Trenerze, przed nami dwie kolejki i chyba nikt nie spodziewał się, że te dwie kolejki będą takie emocjonujące, zarówno w górze tabeli, jak i na dole tabeli. Tak, zgadza się. No, na pewno to będą ciekawe kolejki ze względu na rangę przede wszystkim tych spotkań. No i na górze tabeli, na dole tabeli. No, wszyscy gdzieś tam jeszcze o coś walczą. No a my jesteśmy w takiej sytuacji, wiadomo, że walczymy o komplet, tak? Czy o dwa zwycięstwa, które nam dadzą upragniony cel. No właśnie, pierwszy mecz Chrobry Głogów, który zapewnił sobie utrzymanie w najpierwszej lidze. Czy to będzie działało dobrze na naszą stronę, czy niekoniecznie? Bo wiadomo, że rywal, który gra na luzie, też potrafi dać siebie jeszcze więcej. No to się w czasie meczu ukaże. Akurat liga pokazuje, że te zespoły, które grają na luzie, chyba mają lepsze wyniki, tak? Bo a te, które grają pod presją, gdzieś tam nie wytrzymują tej presji i ciężko powiedzieć. No ja wierzę w to, że zespół Chrobrego, który się już utrzymał, no nie zagra pewnie na luzie, no ale na pewno nie postawi nam aż takich zdecydowanych gdzieś tutaj warunków gry, no bo gdzieś to na pewno w świadomości zawodników jest, no ale ostatni przykład Stali Mielec, która tutaj też grała dosyć dobrze, no pokazał, że te mecze nie będą łatwe. No właśnie, będąc przy meczu ze Stalą Mielec, tu chyba było widać, że po tej długiej podróży do Suwałk, powrocie i chyba jednym z najlepszych meczów wiosną Zagłębia, gdzieś brakło tej odrobiny świeżości, bo na pewno trenerom trochę minimalny niedosyt pozostaje. No tak, jakbyśmy ten mecz zapunktowali, wygrali, no to by było, już bardzo dobra sytuacja była, no ale to każdy miał nadzieję, przed meczem łatwo się mówi, tak, natomiast dla nas ten mikrocyk był bardzo trudny, no bo przypomnę, że graliśmy trzy mecze na wyjeździe, tak, i trzy mecze na wyjeździe na pewno nas kosztowały dużo pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, pod względem też właśnie gdzieś tam odpoczynku, podróży, no i to było też w meczu gdzieś widać, że no zabrakło tego czegoś, tak, ale zobaczymy, tak jak mówiłem na konferencji, czy ten punkt będzie dla nas cenny, czy ten punkt to będzie bardziej strata dwóch punktów, ale ja wierzę w to, że ten punkt też będzie cenny. W takim razie my też tego życzymy i spokojnego, przepracowanego tygodnia przed meczem z Głogowem. Dziękuję bardzo.